Ej, siemanko, dzisiaj zagramy sobie w Red Dead Redemption 2 online. Na dzikim zachodzie, w tryb fabularny troszeczkę pograłem, natomiast online postanowiłem sobie zostawić na materiał. Stworzyłem jedynie postać, no i nasza postać wraz z innymi więźniami, ponieważ byliśmy w więzieniu, tak się rozpoczyna online. Pojechaliśmy bryczką konno, no i tam po prostu jacyś panowie nas zatrzymali, no i dzięki nim tak naprawdę uciekliśmy. Ci, którzy przywódcy, którzy nas wieźli, powiedzieli tamci tym, że mają uciekać, a nas po prostu wydostali stamtąd. I dalej już po prostu nie grałem, mówię sobie, zostawię to oczywiście na materiał. Natomiast grę mam bardzo możliwe, że od początku tego roku lub też pod koniec 2019 roku jakoś tak tą grę miałem, natomiast nie chciałem jeszcze nagrywać. Natomiast dzisiaj mówię, to jest moment, można oczywiście tą grę pokazać, także zaraz widzimy się już w świecie online. No i jesteśmy, pojawiliśmy się, to jest właśnie ta postać, która tak naprawdę nas uratowała. I dzięki niemu tak naprawdę uciekliśmy z więzienia, ponieważ nie wiem, czy dojechaliśmy do innego więzienia. Naprawdę nie wiem, dobra. Także słuchajcie, podążmy za tym nieznajomym. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Okej. Nasz pierwszy konik online. Tu oczywiście możemy karmić naszego konia, możemy się nim opiekować, bardzo fajnie. Dokąd nas zabierzesz, nieznajomy? Okej. Pan Harley w takim razie. No dobra. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken. Może nie będzie tak źle. Może nas się po prostu przyjmie jak swojego. Kto wie. Oczywiście też perspektywy różne jak GTA. Każdy może sobie dobrać perspektywę pod swój oczywiście klimat gry. Ja lubię mieć lekko oddalone. Niekiedy oddalam na maksa, niekiedy po prostu mam z drugiej perspektywy. No kto jak woli. Obóz, tak? No dobra, to zbliżmy się do słupka. Przywiążmy naszego konika. Zobaczymy, może jakieś rzeczy dostaniemy, bo na razie takie więzienne, jak widzicie. No z więzienia my jechali, tu po prostu przyszedł ten pan i mówił, dobra, bierę cię. A tamci, nie wiem, inni więźniowie czy uciekli, jakoś tak było. O, dzień dobry, pani. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. Oh, I know you and those were with you that died were little more than patsies. And that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Oczywiście, jeżeli wam się Red Dead podoba, to oczywiście możecie teraz dać kciuka w górę. Czemu nie? To jest najlepszy moment, żeby przywitać pozytywnie ten materiał z tej gry. O właśnie, o to mi chodziło, jakieś ubrania. O, lampę ja lubię, lampę nocą się przyda jak najbardziej. Dobra. Garderoba, stroje, kapelusze. Pokaż, co ja tutaj mogę dysponować. W sumie wolałbym bez kapelusza. Na razie. Może później sobie to po prostu zmienię. Bo widzicie, niektóre po prostu akcesoria są niedostępne. Odzież. Która lepsza? Może niech będzie ta, która jest do dyspozycji. Czy jakiś kolor zmieniamy? Zostajemy przy tym. Jak najbardziej to jest w porządku. Lecimy dalej. Czy jeszcze coś jest... Kamizelki. O, kamizelki, pokaż. Żółta, pomarańczowa. Pomarańczowa wydaje się spoko, chyba że jeszcze są jakieś kolory. Zieleń. No
No, w sumie. Może ten taki ciemniejszy też fajnie wygląda. Na razie sobie zróbmy taki sposób. Kamizelki, koszule byśmy mieli. Wyposażenie bojowe. Tutaj akurat nic nie mogę dysponować, także nic sobie tutaj zbytnio nie zrobię. Spodnie. No, spodnie to weźmy sobie takie. Chyba, że czerwień. Nie, weźmy sobie takie niebieskie. Fajnie wygląda. Okej, ogrodniczki. To nie, ogrodniczki sobie zostawmy. Buciki, może buciki jakieś. Bo jesteśmy na bossu, no to buty nam się przydadzą. Natomiast jeszcze jakie? Może takie, chyba że jeszcze kolor właśnie bym sobie dobrał. W sumie to będzie nam pasowało pod tą kamizelkę. Kamizelkę w sumie może być. Dobra. Zmodyfikuj. Zapięte, aha, rozpięte, no który, no lepiej zapięte, czemu nie? Buty. Aha, w taki sposób. Na spodniach czy w spodniach? Może weźmy sobie na spodniach, czemu nie? Wyjść z garderoby, gdy skończysz. Aha, czyli to już byśmy mieli, to już możemy normalnie sobie wyjść. Opuszczenie garderoby, zatwierdzi wybraną odzież, na pewno chcesz wyjść. No tak, bo sobie wybrałem postać. Odzież, wszystko sobie dobrałem. I jak? A dzięki. Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices... Kurde, ze mnie taki trochę asasin mi przypomina, naprawdę. Teraz w tym stroju trochę tak asasinowo. See, you walked into the town... Jeszcze brakuje mi sztyleta. ...the same time my husband was shot in the back. But by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. Warto wiedzieć. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator. Zwykły oszust, tak? Kolejny. I to jest zwykły oszust, okej. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts. Oszustka, czyli wszyscy oszuści na razie. Former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother. Outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. Patrzcie, dają mi jeść, dali mi rzeczy, wydostali mnie. Także dlaczego miałbym im nie pomóc? But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. No tak myślę. I hope we do. Czemu nasza postać nic nie mówi? Tego brakuje, że mogła coś powiedzieć. Okej. My husband was a true believer in this country and in the West. W porządku. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. No, rozumiem. Grubo. Goodbye. Bywaj. Tak jest. Do zobaczenia. Go introduce him to nice Mr. Cripps. Czy na razie tu mnie każdy poznaje? He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps. O, hejka. Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. Hejka. J.B. Cripps at your service. Jak się masz? To get your camp established. Porządku. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? Mapa skarbów. Dawaj na L w takim razie. Przypięte. Okej. Co trzeba sobie obczaić? Obóz i nieruchomość. Obóz. Mały obóz. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp,
Perhaps you can go to the station and see. Miałem takie coś wybrać? Myślałem, że tak miałem się obczaić. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Wzajemnie. Czy dzisiaj na razie takie wprowadzenie mamy? A zawołać konia na H, czyli tak jak w podstawowej części, ok. Tu mam do wyboru, którego chcę wziąć. Pojadę sobie najwidoczniej tym, którym przyjechałem, o ile jest to możliwe, ale raczej tak, dobra. Udaj się na pocztę. Pokaż, jak daleko jest poczta w takim razie. Pokaż mapkę. No kawałek jest, także słuchajcie, możemy sobie jeszcze tam pojechać konikiem. Ponieważ więcej na razie mieliśmy cutscenek. Także pora troszeczkę gameplayu pokazać z tej gry. Oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo nie wszyscy subskrybują. Czemu by nie zasubskrybować, czemu nie? Piszcie, czy wy też gracie na przykład w Red Deada, czy też nie. Bo ja dopiero sobie na tego online wszedłem właśnie tutaj razem z wami. A fabułę na razie tak trochę zacząłem, ale na razie jeszcze tak w całości do Red Deada nie przyszedłem. Tylko na razie sobie przyszedłem tak się pobawić i najpierw pograć tam w inne gry, a później tak bardziej skupić się na tej oczywiście grze. Nasz konik się trochę męczy, także za chwilę będziemy musieli sobie trochę zwolnić tempo, jechać takim bardziej truchcikiem, żeby troszeczkę nabrał energii. Oczywiście możemy karmić, co jest oczywiście niewykluczone, a podstawową informacją trzeba dać mu jeść, trzeba go na przykład poklepać na przykład, jak się boi albo coś. Jak z prawdziwym koniem, trzeba się nim pielęgnować, trzeba nim się opiekować. Fajny konik, zobaczymy, czy, no chyba, czy bardzo możliwe, że to jest nasz koń na start, nie? Na mapie znaleźć można zleceniodawcy misji w grze swobodnej. Najbliższy zleceniodawca pokaże się na radarze, gdy rozpoczniesz grę swobodną. Dobra. Powiedz mi jedynie, czy konika mogę gdzieś tutaj odstawić, czy on mi nie ucieknie? Kto wie? Dobra, wejdźmy jeszcze do tej poczty. Co ty z nożem, gościu? Bez nożu mi właśnie. Już chcesz napaść na pocztę? Tak się nie robi. Dobra, to czyli tutaj chyba może podejść. Dzień dobry. Hello. You must No kim? You must be a Horley's friend. Zgadza się. To jest tak. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden. That's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Wzajemnie. I find your reticence charming. Przyszedłem odebrać moje listy. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up at Blue Water Marsh. See what you can do, okay? Here. By the tak, way, tak, co jest jeszcze? A catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with perfect. No to fajnie, że są tacy osoby. Bardzo fajnie. Good afternoon, sir. A wzajemnie. I do zobaczenia, bo wydaje się też spoko. Czyli na razie tutaj jest takie wprowadzanie, od domu mamy sobie jeździć. Kolejny tak naprawdę teren jest dużo, dużo dalej. Natomiast tutaj sobie kończymy pierwszy materiał z naszej gry. Oczywiście tak, za dużo się dzisiaj nie działo, natomiast pokazałem wam, jak się sprawuje gameplay, co w tym gameplayu będzie się działo i że ta gra też na tym kanale się pojawi. Także słuchajcie, do następnego materiału, czy to z Red Deada, czy też niekoniecznie, ale Red Dead oczywiście się jeszcze na tym kanale jak najbardziej pojawi. Na razie tutaj kończę, zobaczymy, czy kolejny materiał pojawi się dalszej fabuły, czy po prostu od tego miejsca, czy też po prostu trochę dalej. Jak na razie, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.